Australijscy śledczy od 75 lat próbują ustalić, kim był tajemniczy mężczyzna, którego ciało ubrane w elegancki garnitur znaleziono na plaży nieopodal Adelaidy. Mimo upływu czasu i ogromnego zaangażowania władz, w tej sprawie wciąż jest więcej pytań niż odpowiedzi. Wokół tej historii narosło wiele teorii spiskowych. Jaką tajemnicę skrywa człowiek z Somerton? Opowiem ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam. Ten odcinek powstał dzięki waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci Historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję. Listopada 1948 roku John Lyons i jego żona udali się na spacer wzdłuż plaży Somerton w południowej Australii. Miejsce to znajduje się 11 km na południowy zachód od Adelaidy. Turyści chętnie odwiedzają tę plażę o każdej porze roku. Nie inaczej było w tamten pamiętny wtorek. Nagle małżonkowie zauważyli siedzącego przy falochronie mężczyznę, który, jak im się wydawało, dość nieudolnie próbował odpalić papierosa prawą dłonią. Wyglądał na bardzo wyluzowanego, miał rozprostowane nogi i skrzyżowane stopy. Jego elegancki strój przywiódł im na myśl biznesmena, który będąc pod wpływem alkoholu w dość nietypowy sposób zakończył ważną firmową kolację. Dżentelmena widziało jeszcze kilkanaście osób. Nie wzbudził niczyich podejrzeń, a raczej lekkie zdziwienie. Kto normalnie wybierałby się na plażę w garniturze w tak ciepły wieczór? Inny przechodzień dostrzegł, że nad twarzą mężczyzny unosiła się chmara komarów. Uznano, że pewnie był zbyt pijany, aby się od nich odgonić. 1 grudnia około godziny 6:30 nad ranem lokalna policja została poinformowana przez parę dżokejów amatorów udających się na poranną przejażdżkę konną, że na plaży przy parku leży martwy człowiek. To mężczyzna, którego jak przypuszczano, dzień wcześniej wielu spacerowiczów uznało za podchmielonego turystę. Rozpoczęto badania śladów i poszukiwanie wskazówek pomocnych w ustaleniu jakichkolwiek informacji o ostatnich kilku godzinach życia Denata. Jego wiek określono na jakieś 40-50 lat. Wyglądał na osobę brytyjskiego pochodzenia. Mierzył 180 cm wzrostu, był w bardzo dobrej kondycji fizycznej. Miał atletyczną sylwetkę i opalone przedramiona. Oczy koloru szarego. Jasno-rude, elegancko zaczesane włosy, lekko siwiejące po bokach. Dłonie wypielęgnowane, brak śladów w pracy fizycznej. Stan zwłok wzbudził szczególne zainteresowanie detektywów. Na ciele nie znaleziono żadnych śladów, które mogłyby wskazywać na przyczynę śmierci człowieka z plaży. Podejrzewano, że tajemniczy mężczyzna zmarł na atak serca lub też został otruty. Denat był gładko ogolony. Ubrany był w białą koszulę, wystającą spod brązowego swetra. Pod spodem miał założony podkoszulek. Przy kołnierzu znajdował się nadpalony w połowie papieros. Na szyi zmarłego zawiązany był cienki, czerwono-biało-niebieski krawat. Brązowy płaszcz narzucony na szerokie ramiona. Spodnie w kolorze jasnego brązu. Jedna z kieszeni spodni została zacerowana nietypową pomarańczową nitką. W środku odnaleziono szereg drobiazgów, takich jak niewykorzystany bilet kolejowy na połączenie drugiej klasy do Henley w południowej Australii, bilet autobusowy do północnego Glenelg, metalowy grzebień amerykańskiej produkcji, napoczęte opakowanie gumy do rzucia Juicy Fruit, zapałki Bryant & May, materiałową chusteczkę do nosa, a także paczkę papierosów marki Army Club,
Co nietypowe, po otwarciu opakowania tytoniu okazało się, że nie zawiera ono tanich wyrobów, na które wskazywałaby naklejka na pudełku. Wewnątrz umieszczono markowe papierosy marki Kensistas. Ten dziwny zabieg nie przybliżył jednak śledczych do rozwiązania zagadki tożsamości eleganta. Dokładnie wypolerowane modne buty zasłaniały lekko zranione palce u stóp. Wyglądało na to, że obuwie noszone przez mężczyznę było na niego za ciasne lub palce uległy uszkodzeniu na skutek długotrwałego nacisku. Pojawiła się nawet teoria, że Denat był tancerzem, który na co dzień wykonywał skomplikowane, akrobatyczne figury mogące prowadzić do takich urazów. Co ciekawe, ani jeden element odzieży nie posiadał metek. Wyglądało na to, że ktoś usunął je celowo. Przy zwłokach nie znaleziono portfela ani żadnych dokumentów. Patolog sądowy potwierdził brak jakichkolwiek śladów duszenia, postrzału czy też ran kłutych, ciętych lub szarpanych. Raport sekcji zwłok zawierał informację, że zgon nastąpił nie wcześniej niż w okolicy godziny 2 nad ranem. Stwierdzono, że ciało mężczyzny nie zostało podrzucone na plażę, a więc miejsce odkrycia zwłok było tożsame z miejscem jego śmierci. Jeden z lekarzy przeprowadzających badania odnotował, że źrenice Denata były niepokojąco małe, co znacznie odbiegało od ogólnie przyjętej normy. W żołądku znaleziono ślady krwi. Medycy uznali, że organ ten został podrażniony na skutek spożycia silnie trującego środka. Ostatnim posiłkiem, który zjadł człowiek z Somerton na około 3-4 godziny przed śmiercią, był pieczony pasztecik z mięsem. Za oficjalną przyczynę zgonu dżentelmena z plaży uznano zatrzymanie akcji serca. Wciąż jednak nikt nie wiedział, jak do tego doszło. Próbowano rozwikłać tę zagadkę, analizując zeznania jednego ze świadków. Spacerowicz, który natknął się na człowieka w gustownym garniturze kilkanaście godzin przed jego śmiercią, powiedział, że ten nienaturalnie wznosił i opuszczał prawą dłoń, jakby nie miał nad jej ruchami żadnej kontroli. Doprowadziło to lekarzy do wniosku, że mężczyzna mógł wtedy znajdować się pod wpływem silnej trucizny, czego objawem było właśnie wspomniane przez świadka drżenie kończyn górnych. Patolog sądowy dr John Dwyer tak podsumował swoje badania. Jestem przekonany, że śmierć nie nastąpiła z przyczyn naturalnych. Mógł zostać otruty. Moja pierwsza sugestia to silnie drażniąca substancja z grupy barbituranów lub bliżej niezidentyfikowany środek nasenny. Tymczasem dalsze testy przeprowadzone przez lekarzy z Królewskiego Szpitala w Adelaide wykazały, że we krwi zmarłego nie znaleziono śladów substancji toksycznych. Wydawało się więc, że teoria o truciu mężczyzny zostanie szybko obalona. Koroner Thomas Clalland dotarł do zaskakujących informacji przekazanych przez jednego z profesorów medycyny. Ten naukowiec zajmował się badaniami dotyczącymi wpływu różnych toksyn na organizm człowieka. Twierdził, że zna dwie trucizny, które rozkładają się w ludzkim ciele na długo przed śmiercią, nie pozostawiając w organizmie niemal żadnych śladów. Toksykanty wspomniane przez lekarza uznawane były za tak niebezpieczne dla człowieka, że mężczyzna nie odważył się nawet wymówić ich nazw w rozmowie telefonicznej z koronerem. Zapisał je w wiadomości, która dotarła do Clallenda. Notatka zawierała dwa słowa – naparstnica oraz trofantyna. Co do naparstnicy, jest ona rośliną zawierającą silne toksyczne związki, nazywane glikozydami nasercowymi. Spożyte w zbyt dużej ilości mogą spowolnić akcję serca, aż do jego całkowitego zatrzymania. Strofantyna to substancja otrzymywana z nasion, liści i łodyg skrętnika, rosnącego w lasach tropikalnych Ameryki Południowej. Przedawkowanie tego środka grozi niewydolnością układu krążenia. Co więcej, olej z liści skrętnika używany był dawniej przez dzikie afrykańskie plemiona do zatruwania strzał, którymi atakowano wrogów. Ze względu na poszlakowy charakter badań dotyczących trucizny, potencjalnie użytej do zabójstwa człowieka Somerton, policja musiała porzucić ten trop. Nie oznaczało to jednak, że sprawę odłożono na półkę.
Policjanci pełni nadziei na szybkie rozwiązanie zagadki pobrali odciski palców Denata. Fotografie mężczyzny wraz z wydrukiem odbitek jego linii papilarnych pojawiły się na pierwszych stronach gazet wydawanych na całym świecie. Niestety, nikt go nie rozpoznał. Przedstawiciele FBI i Scotland Yardu nie zdołali dopasować odcisków do danych w swoich kartotekach. 14 stycznia 1949 roku na stacji kolejowej w Adelaide odnaleziono brązową walizkę bez jakichkolwiek śladów wskazujących na dane producenta. Okazało się, że bagaż został złożony w dworcowej przechowalni 30 listopada, kilka minut po godzinie 11. Policja przyjęła, że bagaż mógł należeć do zmarłego mężczyzny z plaży. W środku znajdowały się przybory do golenia, bielizna, szlafrok, para spodni w jasnobrązowym kolorze ze śladami piasku w nogawkach, zakończonych mankietami, a także kilka innych przedmiotów codziennego użytku. Ktoś spakował do walizki śrubokręt używany przez elektryków, nóż kuchenny, nożyczki i pędzel malarski, podobny do tego, którym wykonywano oznaczenia ładunków transportowanych przez statki handlowe. Uwagę detektywów przykuła szpulka niespotykanej w Australii woskowej nici koloru pomarańczowego. Ślady identycznej nitki angielskiej firmy dostrzeżono już wcześniej podczas przeszukania kieszeni spodni Denata. Z walizki wyjęto krawat, na którym znajdowało się nazwisko T. Keen oraz torbę na pranie i podkoszulek podpisany w podobny sposób, nazwiskiem Keen. Ktoś odpruł wszystkie metki od ubrań. Policjanci przypuszczali, że ktokolwiek to zrobił, albo zwyczajnie zapomniał pozbyć się śladów wspomnianych personaliów, albo też celowo je tam zostawił. Co ciekawe, w walizce nie było żadnych listów ani notatek, mimo że odnaleziono tam artykuły do pisania, papier oraz długopisy. Policja próbowała ustalić, czy w jakimkolwiek anglojęzycznym kraju zaginął lub zmarł ostatnio obywatel T. Keen. Szeroko zakrojone poszukiwania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Dalsze badania włókien z odnalezionego wcześniej płaszcza zmarłego potwierdziły jedynie, że odzież wierzchnia została wyprodukowana w USA. Mogło to wskazywać na to, że mężczyzna był kiedyś w Ameryce lub zakupił płaszcz od kogoś, kto tam przebywał. Przeglądając zdeponowane na posterunku bilety, wyjęte z kieszeni spodni, policjanci próbowali ustalić kierunek podróży nieznajomego. Analiza rozkładu jazdy pociągów kursujących na dworzec w Adelaide między 30 listopada a 1 grudnia pozwoliła na postawienie tezy, że zagadkowy człowiek Somerton mógł przyjechać na stację z Melbourne, Sydney lub miasteczka Port Augusta. Spekulowano, że wykąpał się w pobliskim kompleksie basenów miejskich, jednak nie znaleziono żadnych dowodów potwierdzających tę teorię. W opinii śledczych mężczyzna następnie wrócił na dworzec, gdzie kupił bilet kolejowy do Henley na godzinę 10:30. Z nieznanych powodów zmienił jednak plan i nie zdecydował się wsiąść do tego pociągu. Szybko zostawił swój bagaż w przechowalni i złapał autobus miejski do Glenelg. Pytanie, dlaczego nie zabrał ze sobą rzeczy osobistych pozostawionych na dworcu? Najbardziej obiecująca wskazówka tego skomplikowanego dochodzenia pojawiła się kilka miesięcy po śmierci mężczyzny z plaży w kwietniu 1949 roku. Jego ciało zostało ponownie zbadane przez profesora medycyny w Adelaide. Podczas kolejnego przeszukania rzeczy osobistych Denata, lekarz natrafił na ślady wszytego głęboko wewnątrz jednej z kieszeni spodni małego przedmiotu. Był to zwinięty w rulon kawałek papieru. Nadrukowano na nim dwa tajemnicze słowa. Tamam, shoot. Analiza mikroskopowa wykazała, że fragment tekstu został wydarty z jakiejś książki. Jak się okazało, napis sporządzono w języku perskim. W dosłownym tłumaczeniu oznaczał: to koniec. Policja przekazała prasie zdjęcia znalezionego liściku. Rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę poszukiwania źródła pochodzenia zapisku,
Po kilku miesiącach żmudnych badań prowadzonych we współpracy z pracownikami australijskich bibliotek, detektywi zlokalizowali perski zbiór poezji, tłumaczony na język angielski przez Edwarda Fitzgeralda pod tytułem Rubaiyaty Umara Khayyama. Autorem filozoficznych wierszy jest żyjący na przełomie XI i XII wieku perski filozof, lekarz, astronom i matematyk Umar Khayyam. Odnaleziona przez policję fraza pochodziła z jednego z ostatnich wierszy w tomie. Motywem przewodnim poematów było przeświadczenie, że warto żyć pełnią życia, tak aby kiedy dobiegnie ono końca, niczego nie żałować. Przesłanie wierszy mogło wskazywać, że człowiek z Somerton popełnił samobójstwo. Jednak same dywagacje policji to za mało. Materiał dowodowy nie był wystarczający, aby całkowicie wykluczyć udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Dwudziestego drugiego lipca 49 roku na posterunek policji zgłosił się mężczyzna, którego tożsamości nie ujawniono. Informator twierdził, że jest w posiadaniu dokładnie tego egzemplarza książki, z którego wydarto kawałek kluczowy dla sprawy. Świadek, któremu agenci nadali pseudonim Ronald Francis, tłumaczył, że nie był świadomy, jak wielką wartość ma posiadany przez niego przedmiot. Aż do momentu, kiedy przeczytał w gazecie o toczącym się śledztwie. Wtedy też postanowił zgłosić się na policję i złożyć zeznania. Przyniesiony tom poezji został wnikliwie zbadany. Okazało się, że Francis nie kłamał. Tył książki, z którą zjawił się na komendzie, zawierał wybrakowaną stronę. Nieoczekiwany nowy świadek twierdził, że nie ma nic wspólnego ze sprawą, a książka, którą zaprezentował policji, należała do jego szwagra. Obaj mężczyźni w grudniu mieli się udać na przejażdżkę autem. Po powrocie do domu Francis zauważył leżący na siedzeniu tom poezji. Założył, że to jego bliski zostawił książkę, kiedy w pośpiechu wysiadał z samochodu. To nie koniec rewelacji związanych z nietypowym znaleziskiem. Na końcowych stronach dostarczonego policji egzemplarza tomiku wierszy odnaleziono zapisany ręcznie drukowanym pismem, wyglądający na przypadkowy układ liter i cyfr. Pojawiło się podejrzenie, że to zaszyfrowana wiadomość. Dochodzeniowcy skupili się odtąd na próbie odczytania enigmatycznego hasła. Jedna z teorii, która narodziła się podczas badań nad ciągiem chaotycznych znaków, wskazywała na to, że zmarły mężczyzna był szpiegiem. Tajemnicza inskrypcja miała być zakodowaną informacją, którą przekazano domniemanemu agentowi podczas jednej misji. Mimo zaangażowania szeregu kompetentnych osób do pracy nad odczytaniem znaczenia pozornie bezsensownych znaków, nie udało się złamać kodu. Pracownicy wywiadu, a nawet amatorzy zagadek zabrnęli w ślepą uliczkę. Trop prowadził donikąd. Jeden z policyjnych specjalistów powiedział wprost: kod był bezcelowym wytworem zaburzonej wyobraźni ludzkiej. Nie ma już dłużej sensu analizować, co ktoś miał na myśli. Książka dostarczyła jednak służbom jednej ważnej informacji. Analitycy wyłapali spośród niestarannych zapisów ciągi cyfr, które składały się na numery telefonów. Pierwszy z nich okazał się błędnym trafem, nie było takiego numeru. Drugi, co zaskakujące, prowadził do młodej pielęgniarki, Jessica Jo Thompson, mieszkającej w Glen Elk, w odległości około 400 metrów od plaży, na której znaleziono ciało mężczyzny. Niezwłocznie się z nią skontaktowano. Kobieta nie była chętna do współpracy z policją. Od samego początku twierdziła, że nie ma pojęcia, dlaczego jej numer znalazł się akurat w tej książce. Podkreślała też, że nie znała mężczyzny z Somerton. Kiedy pokazano jej przygotowany gipsowy odlew popiersia Denata, kobieta zareagowała dość nerwowo. Jeden z oficerów śledczych tak mówił o tamtej chwili: była zszokowana. Wyglądała, jakby miała za moment zemdleć. Jego słowa potwierdził technik, który uczestniczył w procesie przygotowania odlewu. Według niego Thompson czuła się niekomfortowo. Niemal natychmiast odwróciła wzrok i nie chciała po raz drugi spojrzeć na okazane jej popiersie.
Kobieta przyznała jednak, że podczas II wojny światowej była pielęgniarką w Sydney. Poznała tam porucznika Alfa Boxola. Służył on w jednostce transportowej Militarnego Korpusu Inżynieryjnego Australijskiej Armii. Para zaprzyjaźniła się. Kiedy wojskowy opuszczał szpital, Jessica przekazała mu na pamiątkę zawartej w tak nietypowych okolicznościach znajomości swoją kopię książki Rubaiyaty Omara Khayyama. Thompson zaraz po wojnie przeprowadziła się do Melbourne i stanęła na ślubnym kobiercu. Zeznała, że otrzymała później list od Boxola, odpisała mu, że wyszła za mąż. Nie odnaleziono żadnych dowodów na to, że utrzymywała kontakt ze swoim dawnym pacjentem po 1945 roku. Detektywi przypuszczali, że to właśnie Alf Boxall może być tajemniczym mężczyzną z plaży Somerton. Jednak jeszcze w tym samym miesiącu odnaleziono go całego i zdrowego. Pracował w sekcji utrzymania pojazdów w zajezdni autobusowej na przedmieściach Sydney. Jednak wszystkie strony jego egzemplarza były kompletne. Nikt nie wydarł stamtąd ani jednego kawałka kartki. Na tytułowej stronie książki znajdował się podpis Justin. Tym pseudonimem posługiwała się wśród znajomych pielęgniarka Thompson. Boxall utrzymywał, że nie był w ogóle świadomy toczącego się dochodzenia, ani swoich potencjalnych związków ze sprawą. Istniała jednak teoria, według której Alf był zaangażowany w projekt Venoma. To tajny program prowadzony przez amerykański kontrwywiad w czasach zimnej wojny. Jego celem było przechwytywanie i odszyfrowywanie zakodowanych wiadomości sowieckiego wywiadu. Pytany o te niewygodne fakty ze swojej przeszłości Boxall nigdy wprost nie zaprzeczył. Przesłuchującym go policjantom odpowiedział lakonicznie. To dość melodramatyczne założenie, czyż nie? Mężczyzna zmarł w 1995 roku. Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych wskazówek, których analiza nie posunęła śledztwa ani o krok, władze zdecydowały się pochować nieznanego mężczyznę z plaży w bezimiennym grobie na cmentarzu w Adelaide. Pogrzeb człowieka z Somerton odbył się w czerwcu 1949 roku. W miejscu pochówku postawiono symboliczny pomnik z inskrypcją, która głosiła: Tu leży nieznany człowiek, odnaleziony na plaży Somerton. Bezowocne poszukiwania sprawiły, że otoczka tajemniczości tej sprawy rosła. Jedna z popularnych hipotez wskazywała, że człowiek z plaży popełnił samobójstwo tuż po tym, gdy Jessica Thompson odrzuciła jego zaloty. Sugerowano nawet, że kobieta zataiła prawdę o ojcostwie swojego syna, Robina, znanego australijskiego tancerza baletowego. Chłopak miał być potomkiem mężczyzny z Somerton, był nawet do niego fizycznie podobny. Czy odrzucony przez bliskich mężczyzna popadł w tak wielką rozpacz, prowadzącą w konsekwencji do dramatycznej decyzji o odebraniu sobie życia? To przypuszczenie oparto na potwierdzonej informacji, że Thompson podarowała tę konkretną książkę swojemu znajomemu żołnierzowi na prezent. Czy kolejną kopię otrzymał inny, tajemniczy wielbiciel? Wypowiedź córki Jessica, Kate Thompson, także stawiała kobietę w kręgu podejrzanych. Dziewczyna przyznała, że w jej opinii matka mogła bardzo dobrze znać tajemniczego człowieka z plaży. Stwierdziła też, że podczas pielęgniarskiej pracy w czasie wojny Jessica miała możliwość poznać wielu tajnych agentów sowieckiego wywiadu. Być może jednym z nich był właśnie niezidentyfikowany elegant w garniturze. Jessica Thompson zmarła w 2007 roku. Inna dość kontrowersyjna teoria głosi, że Denat był szpiegiem, który po prostu za dużo wiedział i ktoś zdecydował się go usunąć. Śmierć nieznajomego wprawiła w niemałe zdumienie osoby z wymiaru sprawiedliwości. Szczególnie zastanawiający był fakt, że w organizmie nie było śladów trucizny. Jak zatem umarł? Co mu podano i dlaczego?
mimo wielokrotnych apeli policji, które odbiły się szerokim echem nie tylko w Australii, ale i poza kontynentem, nikt nie zainteresował się odnalezionym ciałem. W policyjnych kręgach krążyły plotki o nieujawnionym świadku, który w nocy z 30 listopada na 1 grudnia 1948 roku widział na plaży dwóch mężczyzn. Jeden był przewieszony przez ramię tego drugiego. Miał przy tym wyraźne problemy z poruszaniem się. Czy to po prostu dwaj znajomi nadużyli alkoholu podczas zabawy? Czy też zabójca postanowił dokończyć swoje dzieło? Przez lata policja otrzymywała setki telefonów od osób, które twierdziły, że rozpoznały w człowieku z Somerton swojego dalekiego krewnego, sąsiada czy też zaginionego znajomego. Niestety, za każdym razem takie rewelacje nie wytrzymywały konfrontacji z faktami. W 2011 roku pewna kobieta z Adelaidy skontaktowała się z australijskim antropologiem polskiego pochodzenia, Maciejem Henbergiem. Znalazła w rzeczach swojego zmarłego ojca dokument tożsamości wydany na nazwisko H.C. Reynolds. Ten urzędowy druk został zredagowany przez rząd USA 28 lutego 1918 roku. Takie poświadczenia otrzymywali w czasie I wojny światowej zagraniczni marynarze. Zadaniem doktora Henberga było porównanie cech charakterystycznych w wyglądzie młodzieńca ze zdjęcia oraz zmarłego nieznajomego z Somerton. Profesor znalazł kilka podobieństw, m.in. kształt uszu, czy też unikalny pieprzyk, który w przypadku obydwu mężczyzn znajdował się dokładnie w tych samych miejscach, na policzkach. Znamie miało niemal identyczny kształt. Specjalista przyznał, że na podstawie przeprowadzonej analizy mógłby z pewną dozą prawdopodobieństwa potwierdzić związek między dwoma mężczyznami. O zaangażowanie w badania poproszono także pracowników państwowych archiwów w Wielkiej Brytanii i USA, a także Narodowe Centrum Pamięci o Ofiarach Wojen w Australii. Żadna z wymienionych instytucji nie była w stanie odnaleźć wzmianki na temat H.C. Reynoldsa. Nieoficjalnie podawano, że dokument należał do Horace'a Charlesa Reynoldsa. Pochodził z Tasmanii i zmarł w 1953 roku. Nie mógł więc być człowiekiem z plaży. Policja dotarła też do bliźniaczo podobnej sprawy, która miała miejsce 3 lata przed śmiercią człowieka z Somerton. W 1945 roku na plaży koło Sydney odnaleziono ciało Josepha Haima Marshalla z Singapuru. Mężczyzna popełnił samobójstwo poprzez zażycie trucizny. Obok zwłok leżała dokładnie ta sama książka Omara Khayyama. Jednak nie znaleziono dowodów na związek tych dwóch spraw. W 2009 roku odkryto, że ktoś ustawia kamienie na grobie człowieka z Somerton, zgodnie z żydowską tradycją. Do mediów dotarła także informacja, że pewna starsza kobieta regularnie przynosi na grób kwiaty. W połowie 2022 roku do tej tajemniczej sprawy wróciła prasa. Wtedy to Derek Abbott, fizyk i inżynier elektroniki z Uniwersytetu w Adelaide, przekazał sensacyjną wiadomość o odkryciu prawdy na temat wydarzeń sprzed 74 lat. Naukowiec współpracował z Colin Fitzpatrick, doktor genealogii kryminalnej, specjalizującą się w badaniach DNA ofiar nierozwiązanych przez lata przestępstw. To za sprawą pracy jej zespołu niedawno poznaliśmy tożsamość chłopca z pudełka. O tej sprawie możecie posłuchać w odcinku mojego podcastu pod tytułem Największa zagadka Ameryki. Duet naukowców poddał drobiazgowej analizie włosy znalezione na gipsowym popiersiu mężczyzny z Somerton. Otrzymane w ten sposób wyniki wprowadzono do genealogicznej bazy GEDmatch. Badacze stworzyli rozbudowane drzewo genealogiczne, obejmujące swoją strukturą niemal 4000 osób. Po nitce do kłębka. Żmudne godziny spędzone w laboratorium pozwoliły ustalić tożsamość nieznajomego mężczyzny. Człowiekiem z Somerton jest Carl Webb, 43-letni inżynier elektryk z Melbourne, którego dane zniknęły nagle z państwowych archiwów w okolicach kwietnia 1947 roku.
Po urodzonym w 1905 roku mężczyźnie nie było praktycznie ani jednego śladu. W żadnej bazie danych nie znaleziono jego aktu zgonu. Abbott przyznał, że jako naukowiec ufa zdobytym przez siebie dowodom i jest pewien, że wyniki badań genetycznych nie kłamią. Mówimy jedynie o tym, co jesteśmy w stanie odczytać z DNA. Po stronie policji stoi teraz konieczność formalnego udowodnienia, czy rzeczywiście mamy rację. Relacjonował w wywiadzie dla gazety The New York Times. Abbott, pytany o to, co inżynier z Melbourne mógł robić w Adelaide z końcem roku 1948, odpowiedział: dysponujemy dowodami potwierdzającymi, że Webb rozstał się jakiś czas wcześniej z żoną. Kobieta przeprowadziła się do południowej Australii. Tak więc mężczyzna mógł się tu znaleźć, chcąc się z nią spotkać. Dr Fitzpatrick tak opowiadała o szczegółach tej niezwykłej historii. To fascynująca zagadka. Jedna z najbardziej tajemniczych w historii Australii. Tu chodzi o coś więcej niż tylko identyfikację tożsamości Denata jako Karla Webba. To także praca nad poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, jak i dlaczego on zginął. A to, przyznaję, może zająć kolejne lata. Derek Abbott przyznał, że przy okazji udało się powiązać Webba z nazwiskiem, które od samego początku figurowało w policyjnych aktach. Jak się okazało, Karl Webb miał szwagra, który nazywał się Thomas Keane. Obaj mężczyźni mieszkali niedaleko siebie. Odnaleziony wiele dekad wcześniej krawat z takim samym nazwiskiem mógł być zatem podarunkiem, który Thomas przekazał Karlowi. Profesor Abbott przyznał, że jego praca była jak wspinanie się na Mount Everest i daleko im jeszcze do końca. Australijska policja wydała oficjalne oświadczenie, w którym wyrażono nadzieję, że wyniki pracy fizyka z Adelaide będą początkiem przełomu w sprawie. Podkreślono, że zanim nastąpi definitywne rozstrzygnięcie w kwestii tożsamości Denata, potrzebne będą kolejne szczegółowe badania DNA. Ogromna popularność toczącego się dochodzenia spowodowała również publikację wielu nieprawdziwych informacji. Oto kilka powielanych informacji na temat człowieka Somerton, które zostały oficjalnie sprostowane. Gazety piszące o sprawie w 1948 roku celowo podkreślały wschodnie rysy twarzy Denata, sugerując, że był Bułgarem, Rosjaninem, a może nawet Polakiem. Według policji zabieg ten miał na celu podsycanie plotek o szpiegowskiej przeszłości zmarłego, której same służby nie były w stanie udowodnić. Gazety wielokrotnie podawały, że przy mężczyźnie nie znaleziono żadnych pieniędzy, tymczasem w jego walizce znalazła się drobna suma – 6 pensów. Ciało człowieka z Somerton zostało poddane chemicznej obróbce i zakonserwowane w formaldehydzie. Nie jest jednak prawdą, że ten sposób zabezpieczania zwłok uniemożliwia prowadzenie dalszej analizy genetycznej. Materiał DNA jest możliwy do uzyskania również z zębów, kości i włosów. Bardzo często w gazetach podawano błędne znaczenie perskiego wyrażenia tamam shud. Tłumaczono je jako gorzki koniec. Mogło to mieć na celu nakierowanie czytelników na teorię o samobójstwie. Tymczasem perski rzeczownik tamam oznacza po prostu koniec i może być użyty w kontekście skończonego zadania. Element shud tworzy czas przeszły, tak więc prawdziwe znaczenie całej frazy to skończone lub wykonane. Tożsamość mężczyzny, który zjawił się na policji z kopią poszukiwanych poematów w ręku, nigdy nie została ujawniona. Mimo to dziennikarze często odnosili się do niego w artykułach, tytułując go mianem doktora czy też profesora. W żaden sposób nie można potwierdzić jego kwalifikacji. Podobnie jak dane osobowe świadka, zostały one utajnione. Wiele jest sprzecznych informacji dotyczących tego, ile naprawdę numerów telefonów rozszyfrowano z ciągu cyfr zapisanych na tylnej stronie tomu z poezją. Część gazet pisała o jedynie 2 numerach. Tymczasem nie ma całkowitej pewności co do tego, czy nie było ich jednak więcej.
Plotkowano, że pod jednym z odczytanych numerów był zarejestrowany pewien znany bank. Prasie zdarzało się również pisać, że Jessica Thompson zidentyfikowała okazane jej na komisariacie gipsowe popiersie jako podobiznę Alfa Boxola. Tymczasem jedyne, co oficjalnie powiedziała kobieta, to że nie jest w stanie stwierdzić, czy odlew przypomina jej przyjaciela z lat wojennych. Jedyne, czego można być pewnym, to zeznania pielęgniarki, w którym potwierdziła przekazanie swojej kopii książki Boxolowi, kiedy się rozstawali. Zagadka człowieka Somerton nadal budzi zainteresowanie na całym świecie. Do dzisiaj policja nie zajęła oficjalnego stanowiska w sprawie. Zarówno tożsamość, jak i okoliczności śmierci mężczyzny w dalszym ciągu są badane przez australijskie służby. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, proszę oceń podcast Opowiem Ci historię w serwisie Spotify. Dzięki temu poruszane tutaj historie będą mogły dotrzeć do większego grona odbiorców. Z góry dziękuję. Pełna lista źródeł, na podstawie których powstał ten materiał, znajduje się w opisie odcinka.